Witam wszystkich. Znajduję się teraz w sektorze pierwszym przy ulicy Mahatma Gandhi. Za mną stoi dom, przy którym rośnie drzewo magnolii. Chciałem wam je pokazać, a później idziemy do parku Herestrow. Także zapraszam na dzisiejszy spacerowo-wiosenny vlog. Idziemy teraz do parku. Jesteśmy przy bulwarze Kiselew. Bardzo ruchliwa ulica, taka dosyć długa. Tutaj jest też droga rowerowa. Widziałem, jeżdżą sobie ludzie na rowerach. W ogóle to miejsce tutaj w sektorze pierwszym, w którym jesteśmy, tutaj jest dużo ulic, które mają swoje nazwy od jakichś państw. Na przykład tam była ulica, którą szliśmy zobaczyć, to drzewo magnolii. I ta ulica nazywała się Strada Urugwaj. Także takich uliczek jest tutaj więcej. No nic, mamy jakieś 200 metrów do tego parku. Jeszcze za chwilę wam pokażę, ponieważ tutaj będziemy przechodzić koło Łuku Triumfalnego. Bardzo charakterystyczna budowla, która znajduje się w Bukareszcie. No i chcę ją wam za chwilę pokazać. Jeszcze wam chciałem pokazać, tutaj po drodze zobaczyłem, że jest ambasada szwedzka. Welkommen Sverige. Jesteśmy, doszliśmy do parku Herestrow i tutaj idziemy zobaczyć teraz japoński ogród. W ogóle to mieliśmy okazję wam pokazać już ten park w jednym z naszych filmów, to było rok temu. I tutaj was gdzieś odeślę do tego filmu, udostępnię link. Wtedy w tamtym filmie pokazaliśmy wam ten park, jak wygląda. Mieliśmy okazję biegać, także zażywaliśmy aktywności sportowych. No i co, wiadomo, od tamtego czasu byliśmy jeszcze w tym parku kilka razy, no ale nie robiliśmy więcej filmów. Teraz postanowiłem właśnie wam pokazać to miejsce jeszcze raz. Tutaj w ogóle jest też taki park glinowy, widzę, ale nie widzę, żeby ktoś się tu wspinał, nie wiem, chyba to jest zamknięte teraz. Tak czy inaczej zmierzamy teraz do tego ogrodu. Szukamy wejścia do tego japońskiego ogrodu. Muszę wam powiedzieć, bo tak oglądam to, co nagrywam, też sprawdzam, czy wszystko jest to, jak chcę. I tak zauważyłem, że Anna to jest takim trochę mistrzem drugiego planu. Tam się bawiła takimi belkami, także rozśmieszyło mnie to trochę. No nic, muszę się tu rozejrzeć, którędy mamy iść. No i włączymy się za chwilę. Tutaj jesteśmy już teraz przy tym wejściu do ogrodu, ale chciałem wam pokazać coś, co właśnie nie lubię w Rumunii, czyli śmieci. Pełno śmieci jest takich zawalonych tutaj za mną, ale wydaje mi się, że to nie jest wina po prostu ludzi, którzy tutaj śmiecili, tylko tych, co opróżniają, bo jednak tu jakiś kosz stoi i niestety ci, co powinni zbierać te śmieci, nikt się nie pokwapił, żeby to zrobić. No nic, taka jest rzeczywistość. Ale pięknie w tym japońskim ogrodzie, takie drzewa kwitnące, widać naprawdę wiosnę. Jest tutaj naprawdę ślicznie. No już wam zrobię parę ujęć, jak to wygląda, bo jest naprawdę bajecznie. No nic, to już chyba będzie taka nasza tradycja. Co wiosnę pokazywać, jak wygląda w ogóle wiosna w Bukareszcie, w Rumunii. Właśnie z tego miejsca. Może w przyszłym roku nakręcimy film gdzie indziej. No ale teraz się tak akurat trafiło. Już wam pokazuję, jak tu jest pięknie. Aleja, którą idziemy, nazywa się Aleja Michaela Jacksona. Tutaj stoi taki posąg, taka statuetka na jego cześć, która znajduje się za mną, ponieważ Michael Jackson kiedyś miał tutaj koncert w Bukareszcie. Jak przywitał się z fanami, to powiedział: witam Budapeszt, także pomyliło mu się
Nie wiem czemu wiele osób myli w ogóle Bukareszt z Budapesztem. Nie wiem z czego to wynika, w każdym razie jest taka tutaj pamiątka po Michaelu Jacksonie. Iubit, putem să facem o ciorbă de gâscă? Da, vreau. Bine, haide, să o tăiem. Ale jest super atmosfera w tym parku. Naprawdę słychać aż ptaki jak śpiewają, także mam nadzieję, że to będzie słychać na nagraniu. Dużo ludzi tutaj robi jakieś aktywności sportowe. Widzę, że sobie biegają tam. Państwo tacy, dużo ludzi na rowerach jest. Tutaj jest też jezioro, także idziemy zobaczyć to jeziorko. No i chciałem was jeszcze zapytać, jak u was wygląda w ogóle wiosna tam, gdzie wy mieszkacie, bo dużo ludzi nas ogląda, nie tylko przecież z Rumunii, z Polski, z różnych innych krajów, bo mam podgląd do tego wszystkiego w statystykach na YouTubie. Także napiszcie jakiś komentarz, pochwalcie się, jak wygląda wiosna u was w kraju, tam gdzie mieszkacie, a tymczasem spójrzcie na to jezioro tutaj, bo jest naprawdę bardzo urocze. A za mną znajduje się restauracja, która nazywa się Peskerusz. Tam są takie ogródki otwarte i wiele ludzi sobie siedzi, biesiaduje, jedzą jakieś dobre jedzenie. My na razie tutaj się nie wybieramy nigdzie zjeść. Idziemy dalej, no i odezwiemy się, jak coś będzie fajnego. Przeszliśmy przez ulicę, jesteśmy teraz po drugiej stronie parku Herestrow, w pobliżu Sky Tower. Zaraz wam pokażę Sky Tower, który jest tam przed nami. To jest taka wieża, która ma 36 pięter. Byliśmy tam kiedyś, zrobiliśmy zresztą film z tego miejsca. Byliśmy tam w restauracji napić się dobrej kawy. I co, to było właśnie też gdzieś rok temu. Także odeślę was do linka z tego filmu również. Zaraz wam pokażę, jak wygląda Sky Tower. Spacerując, zgłodniliśmy i przyszliśmy do pewnej restauracji, która nazywa się Plantini. Tutaj można zamówić coś dobrego i zdrowego do jedzenia. Złożyliśmy zamówienie i zamówiliśmy za nam dwie zupy krem warzywne. No i do picia kawę, ponieważ mieliśmy ochotę na kawę. Jesteśmy fanami kawy. Ja dzisiaj wypiłem jedną rano, ale przeważnie piję sobie zawsze dwie, dlatego miałem ochotę na właśnie drugą kawę. No i czekamy na nasze zamówienie. I received my drink. It's turmeric latte. I wanted to try this because I saw in Instagram it's very much popular. And I was curious to try. Really nice. Little spicy, but very good. Warm and perfect. Perfect for this weather. Do zobaczenia. Chciałem skosztować tej kawy Anny, bo mnie bardzo zainspirowała. Z kurkumą. Nigdy nie piłem czegoś takiego. Wow. Rzeczywiście bardzo taka aromatyczna kawa, mocna. No ja mam zwykłe kawę latte. Rzeczywiście. Nic nadzwyczajnego, aczkolwiek bardzo też aromatyczna, dobra kawa. Chciałem tylko dodać, że się nie wyróżnia niczym ta kawa, którą zamówiła Anna. Ale jest również bardzo dobra, oczywiście bez cukru, my nie słodzimy. No i czekamy na nasze zupy. Dostaliśmy nasze zupy krem. Już skosztuję, jak ta zupa smakuje. Jeszcze wam chciałem pokazać, jaki chleb tutaj jest do tej zupy. Pierwszy raz takie pieczywo dostaliśmy, żeby wyglądało na takie jak zrobione na zakwasie. Chleb niesamowity. Naprawdę pyszny. No i skosztuję oczywiście zupy.
zupa przewyborna. Tutaj jeszcze z takim serem pływa. Naprawdę rewelacja. Jak będziecie kiedyś w Bukareszcie, to wam polecam serdecznie tą restaurację. Nie przedłużam, bo chcemy zjeść ciepłe. Zjadłem właśnie zupę. Muszę przyznać, że naprawdę była przepyszna. Czegoś takiego nigdy nie jadłem. Nie tylko w Rumunii, ale w ogóle. Taka zupa krem jarzynowa, ona była tam z dodatkiem imbiru, mleka kokosowego, ser kozi. Jeżeli ktoś jest weganem, to mógł sobie zamówić tą zupę również z serem tofu. Także naprawdę rewelacja zupa. Jest to takie coś innego niż tradycyjne ciorby w Rumunii, czy też zupy typu ciorba de kokosz, czy tam zupa jakaś jarzynowa, taka zwykła. Ta zupa krem była naprawdę czymś innym i takim niespotykanym. Muszę przyznać, że naprawdę była przepyszna. No nic, pijemy jeszcze kawę. Anna swoją z kurkumą, a ja latte. Słychać auto w oddali z głośnym tłumikiem. No i nic, no i będziemy za niedługo wracać do domu. Pojedliśmy sobie w restauracji, wypiliśmy przepyszną kawę i jakże nie zrobić zakończenia w tak pięknym miejscu jak tutaj. Stoję teraz na molu w parku Herestrow, tutaj w tej drugiej części, z której udaliśmy się do restauracji. Jeżeli wam się podobał ten film, dajcie oczywiście łapki w górę. Zachęcam was do komentowania, no i oczywiście do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia w następnych odcinkach.